Gość poranka. Ksiądz dr Mateusz Kielarski, liturgista, jest dziś z nami. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Ale miło. Ksiądz już był u nas w przystanku Parafia, w innych audycjach, a dziś będziemy mówić o Adwencie, prawda? Tak, to ten szczególny. Więcej radości, oczekiwania, tak, ekscytacji. Tak, jak najbardziej. To jest czas i okres liturgiczny, który pokazuje nam te dwa wymiary. Oczekiwania. Mhm. I nie tylko na Boże Narodzenie, bo a na co jeszcze? Bo ten pierwszy czas, tak naprawdę pierwsze kilka tygodni do 16 grudnia to czas, kiedy oczekujemy na powtórne przyjście Chrystusa. Liturgia nam pokazuje to, jak mamy się przygotować na to przyjście Chrystusa, który obiecał nam, że nas nie zostawia, ale prowadzi nas w naszym życiu do powtórnego spotkania z Nim. Czyli czekamy na paruzję? Dokładnie tak, dokładnie tak. I te teksty liturgiczne i Słowo Boże, które w tym pierwszych tygodniach Adwentu nam będzie towarzyszyć, będzie o tym nam przypominało, będzie nam mówiło, że nie tylko mamy być tymi, którzy będą wspominać to w historii osadzenie, narodzenie Jezusa Chrystusa, ale jesteśmy tymi, którzy dzisiaj też aktualizują swoje świadectwo oczekiwania na powrót Pana. A chciałby ksiądz doktor doczekać czasu, że Pan Jezus już teraz przyjdzie ponownie? I zacznie na przykład od warszawskiej Pragi i diecezji warszawsko-praskiej. Jako kapłan diecezji, archidiecezji warszawskiej, myślę, że Pan Jezus przyjdzie wszędzie tak samo. W tym samym momencie nie będzie wybierał konkretnie jakiegoś miejsca i czasu. A z drugiej strony, oczywiście, że tak, bo to jest część naszej wiary, naszej nadziei, którą mamy. A z drugiej strony trzeba też doświadczyć, myślę, że Adwent jest tego też wspaniałym czasem, że Chrystus przychodzi w każdej Eucharystii do nas. To nie jest tak, że musimy specjalnie czekać na jakiś czas, który jest bardzo gdzieś tam ciągle przed nami. Czekamy, tak? Tak, można albo tak są powiedzieć. Też piękne msze święte z modlitwą o uzdrowienie i niektórzy twierdzą, że tylko wtedy to uzdrowienie nastąpi. A tak naprawdę, jak przypominają inni kapłani, w tym też obecny w studiu, każda msza święta, drodzy Państwo, jest naszym duchowym uzdrowieniem. Czyli już od niedzieli zmiana koloru szat liturgicznych, tak? Tak, na fioletowy. Na fioletowy, aczkolwiek nie jest to okres pokutny, jest to raczej okres... To jest inny fiolecik, tak powiem, tak? We Włoszech, jakbyśmy zobaczyli do szafy w zakrystii, to zobaczylibyśmy, że ten odcień fioletu na Adwent jest troszeczkę jaśniejszy. To nie jest różowy, który jest używany dwa razy do roku, czyli w trzecią niedzielę Adwentu i w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, ale jest lekko bardziej, można powiedzieć, jaśniejszy. Tak. My też ten kolor jaśniejszy zauważamy, tak do tego podchodzimy. No a poza tym symbolika, tak? Tak, oczywiście Adwent jest naszpikowany tymi różnymi symbolami, które nas przygotowują. Chociażby wieniec adwentowy, który znajduje się pewnie w każdym kościele, który posiada 4 świece symbolizujące 4 niedziele Adwentu. I ta też skromność tego prezbiterium, gdzie te kwiaty zostaną ograniczone, gdzie ten kolor fioletowy... Tak specjalnie, żeby tych kwiatów było mniej? Troszkę tak, troszkę tak, troszkę tak. A i dlaczego, że w skupieniu, nie wiem, w pokucie niemal, w wyrzeczeniach czekamy na przyjście Pana Jezusa? Bardziej myślę, że to jest czas, gdzie pewnego rodzaju ascetyczne praktyki nam towarzyszą. Tak jak też jesteśmy zachęcani chociażby właśnie do jałmużny, chociażby przypominano o tym nam wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby w jakiś sposób duchowo się też w tym czasie bardziej zmobilizować. Chociażby właśnie te roraty codziennie sprawowane rano, jeszcze kiedy jest ciemno. Doktor powiedział codzienne roraty, tak? Codzienne, no poza niedzielą, bo w niedzielę prawie nie ma, ale tak naprawdę od poniedziałku do soboty w każdej parafii te roraty się dzieją i to też nas mobilizuje jakoś wewnętrznie do tego, żeby troszkę z tego codzienności takiej wyjść, może właśnie bardziej w taką ascezę, troszeczkę, żeby bardziej trochę zobaczyć, że nie potrzebujemy tak dużo w naszej codzienności. Przypominamy, że roraty, transmisja rorat na antenie Radia Warszawa także od poniedziałku 2 grudnia o 6:25, także u nas, no nie wiem, czy z Jarkiem będziemy biegać i Januszem na roraty, my będziemy tutaj w studiu, w ten sposób będziemy w tych roratach uczestniczyć. Czyli tak, możemy też w naszym domu mieć takie wieniec adwentowe? Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Jest to praktyka, do której też i zachęcamy, bo takie praktykowanie też tego czasu adwentu w rodzinie jest bardzo istotne i bardzo ważne. Bo wiele też się spotkałem z wieloma rodzinami, które taki wieniec adwentowy praktykują, kiedy zapalają właśnie te świece, na przykład na obiad w niedzielę, żeby podkreślić, że to właśnie jest kolejna niedziela adwentu i przygotowujemy się do Bożego Narodzenia. Szczególnie, że właśnie dzisiaj świat zupełnie inaczej nam pokazuje przeżywanie tego czasu. Dookoła, w centrach handlowych, w przekazie medialnym mamy cały czas już Boże Narodzenie, tak można powiedzieć, że... Od listopada już, prawda? To jest też ukryte oczywiście pod nazwą święta, bo to nie jest... Magiczne święta. No, z tą magią byśmy no, ale też są takie określenia, prawda? Tak, w komercji, tak. Oczywiście, a Kościół mówi właśnie zatrzymajmy się, wejdźmy w oczekiwanie. Tak jak czekamy na ważnych gości i potrzeba nam tego przygotowania zewnętrznego, żeby się ładnie ubrać, żeby przygotować jakieś dobre potrawy, żeby jakoś specjalnie się nastroić wewnętrznie. I potrzeba nam tego też czasu przygotowania zewnętrznego, ale też tego duchowego, do tego jednego z najpiękniejszych, najważniejszych uroczystości w kalendarzu liturgicznym, jakim jest Narodzenie Pańskie. Wielu naszych radiosłuchaczy mówi, że bardzo lubi, ceni msze święte roratnie, tak, poświęcone Matce Bożej, ponieważ nawet te kazania są inne. Rzeczywiście tak kapłani podchodzą inaczej do tych mszy świętych roratnich. Jakby tu powiedzieć, dotrzeć do wiernych, żeby tak i dzieci były radosne, prawda? Te, które później idą do szkoły i dorośli, którzy później pędzą do pracy. Myślę, że roraty są takim szczególnym czasem, gdzie i ta homilia jest troszeczkę właśnie taka uniwersalna. Taka, tak. Nie chcę powiedzieć swobodna, ale... Tak, ale bardzo często też przyjmuje się pewnego rodzaju pomoce duszpasterskie, które pomagają w jakiejś tematyce określić na dany adwent, żeby te kazania czy homilie były właśnie tak naprawdę skoncentrowane wokół jednego tematu, jakiejś drogi, którą przechodzimy przez ten czas. Ale drugim aspektem tych rorat, myślę, że to jest to ciekawe, że one zawsze właśnie są w takim czasie, że wszyscy później zdążą i do szkoły, i do pracy. To jest tajemnica tych mszy porannych. Tak. No a poza tym w wielu parafiach, a raczej w większości parafii również są te pyszne śniadanka. Jeżeli nie śniadanko, to bułka do ręki dla takiego dziecka albo ciepłe kakao, prawda? Tak, tak. To bardzo ważne, żeby nie zapominać, że nie tylko w czasie adwentu się przygotowujemy wewnętrznie, duchowo, tak, ale też nie zapominamy o tym, że jesteśmy jako ludzie cielesno-duchowi, że potrzebujemy jednak po tej mszy świętej coś zjeść, żeby dalej móc żyć w naszym codzienności. Jak już tak się znamy, to zapytam tak osobiście. Lepiej w tym adwencie postawić na wyrzeczenie, czyli czegoś nie robię, czegoś się wyrzekam. Bardzo popularną formą jest oczywiście niejedzenie słodyczy, czy jednak dam coś z siebie, będę więcej się modlić. Chwycę za różańc. Powiem tak, te dwie przestrzenie, tak jak też i jałmużna, prawda, post, modlitwa, jałmużna, te trzy przestrzenie, one się nie wykluczają. One się nie wykluczają tak naprawdę. To są rzeczy, które można tak naprawdę zbadać swoją otwartość serca według tego, prawda. Ja bym chyba podszedł do tego tematu w ten sposób, że nie robić tego, co mi łatwiej. Bo czasami jesteśmy przyzwyczajeni do tej formy, nie będę jadł słodyczy. I to jest bardzo łatwe, bo już tego nie robimy 30 lat, 40 lat i to jest takie już, można powiedzieć, standardowe. Tu się nic nie wydarzy. No trudno, nie zjem tej czekolady, czy cukierka, czy ciastka. A może właśnie to codzienne zatrzymanie się nad Słowem Bożym. Czas adwentu to jest też czas wsłuchiwania się w Słowo Boże. I myślę, że to też dobra okazja, dobry czas, żeby właśnie nad tym słowem chwilę się zastanowić, może pomedytować, może dać czas i przestrzeń do tego, żeby to słowo dotarło do mnie. To co dziś ksiądz doktor powie naszym radiosłuchaczom o tegorocznym adwencie? Dlaczego warto w ten adwent wejść z radością, oczekiwaniem na paruzję? Diecezji warszawsko-praskiej i nie tylko. Myślę, że to jest uniwersalne przesłanie Kościoła, który też pokazuje, że warto ten czas spędzić na przygotowywanie siebie, żeby być gotowym. Nikt nie lubi być niegotowy, nikt nie lubi być zaskoczony. Wszyscy chcemy być w jakiś sposób gotowi, przygotowani. I myślę, że przede wszystkim to przygotowanie wewnętrzne jest ważne, żeby później odpowiednio i z odpowiednią intensywnością przeżyć Boże Narodzenie. Ksiądz dr Mateusz Kielarski, liturgista, był dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Dziękuję. Owocnego adwentu. Szczęść Boże.